Kinga Rusin reaguje na aferę obiadową. Tak odpowiedziała byłemu mężowi. Tomasz Lis był gościem żurnalisty. W rozmowie został poruszony temat byłych żon dziennikarza. Lis zdemaskował Kingę Rusin, twierdząc, że podczas związku z gwiazdą TVN jadał obiady głównie w stołówce. Co na to Rusin? Tomasz Lis u żurnalisty wywołał aferę obiadową. Tomasz Lis w podcaście żurnalisty wrócił pamięcią do swojego małżeństwa z Kingą Rusin. Żurnalista przytoczył słowa byłej żony dziennikarza. W wywiadzie dla Twojego stylu Rusin opowiadała o małżeństwie z Lisem. Dziennikarka wówczas powiedziała, że nie czuła się dobrze wówczas i nie chce związku z typowymi rolami kobiecymi i męskimi. Gdy zostałam sama z dziećmi, całkiem dobrze działała moja agencja PR. Robiliśmy imprezy dla firm. Ja tej pracy nie doceniałam, mąż wpoił mi, że to mało ważne. Ważny był dom. Żeby było czysto, żeby z obiadem zdążyć i zakupy po drodze, jogurt truskawkowy i kabanosy, bo się skończyły, mówiła Kinga w Twoim stylu. Jak skomentował to Tomasz Lis? Dziennikarz przekomarzał się, że nie chce z tymi słowami polemizować, jednak podważył je, twierdząc, że nie jadał obiadów przygotowywanych przez żonę. Byłoby błędem taktycznym i strategicznym, gdybym publicznie wchodził z Kingą w polemiki, ale nie mogę nie zauważyć, że jednak przez 7 lat życia obiady jadłem zawsze w stołówce, poza weekendami. A w weekendy jedliśmy razem w restauracjach, wyznał dziennikarz. Te słowa Lisa obiegły media, wywołując aferę obiadową. Kto z byłych małżonków mówi prawdę? Kinga Rusin czy Tomasz Lis? Kinga Rusin reaguje na słowa Tomasza Lisa. Słowa Tomasza Lisa dotarły do Kingi Rusin. Była gwiazda TVN od pewnego czasu podróżuje po świecie i jednocześnie rozwija swój kosmetyczny biznes. Teraz skupia się już na przygotowaniu świąt wielkanocnych. Przez święta zastanowię się z rodziną, czy warto komentować prowokacje Lisa. Teraz jestem w świątecznym ferworze. Kropka. Dekoruję, planuję menu, robię zakupy. Pozdrawiam, napisała była żona dziennikarza. Jak myślicie, czy Kinga Rusin odpowie?